Wiesz, że w Opolu są dwa zamki? Po co w mieście aż dwa? Pierwszy z nich, z którego stała się tylko wieża piastowska, technicznie nie stał w Opolu, ale w Ostrówku, poza murami miejskimi. Drugi, znany jako Zamek Górny, stał w mieście od XIV wieku. Z czasem całkowicie stracił na znaczeniu i przetrwał tylko dlatego, że jego gotycka wieża została połączona ze szkołą. Zrewitalizowany czeka na turystów. Wybierasz się?